Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny dzień ciężkiej i wytężonej pracy. Ja też witam wszystkich. Mamy plan bardzo napięty. Pogoda się tutaj zmienia. No niby dostaliśmy alerty i ostrzeżenia, że mają być po południu silne burze, deszcze i nie wiadomo, co jeszcze nas tutaj dzisiaj spotka. No na razie się chmurzy, ale być może tak będzie, że główna fala dojdzie do granicy z Niemcami, do Odry i będzie tylko jedno wielkie pyk i pójdzie sobie boczkiem. No aczkolwiek jak ma przyjść jakaś nawałnica, to lepiej niech idzie bokiem tam wzdłuż granicy niemieckiej po ich stronie niż po naszej. Mamusia wczoraj, co już widzieliście, powysadzała pelargonie, powysadzała super tunie, a dzisiaj następne trzeba brać się. Kolej przyszła na następną folię. Tak, na tunel foliowy. No i tutaj dzisiaj będzie wysadzać begonie lodowe. No i tu mamy jeszcze zakupione kolejne super tunie. Są begonie już te takie, kurczę, zawsze zapominam nazwę tych begoni. No i te fuksje. No i jeszcze oczywiście przepiękna sandewilla. Bardzo mi się podoba i tak sadzę ją już od kilku lat. Próbowałam poprzednie lata ją przezimować. Niestety nie udało mi się. W tamtym roku wzięłam ją do domu i podwiesiłam sobie na piętrze w kuchni do okna. I wiecie co? Przezimowałam ją. Kolor czerwony i taki, o, taki lekki róż. Dobra, na razie to wszystko. Mamusia i jej kwiatki zostali w domu. Będzie je teraz wysadzać. No a my z Edziem na polu. I tutaj dzisiaj będzie orał ogród pod kapustę. Zarosło tutaj bardzo mokrzycą i mysiurkiem. Tutaj stała woda. Posadzony jest czosnek harnaś. No i cebula szęsej, ta zimowa. No i niestety cebula wymokła. Będziemy tutaj to wszystko zaorywać i będą sadzone warzywa kapustne. Czosnek bardzo ładny. Niestety też zobaczcie, jaka mokrzyca w nim porosła. I tutaj było ruszane pomiędzy rządkami. Osuszaliśmy to, ale później ta mokrzyca tak tutaj wychodziła. Tu mimo wszystko było mokro. To była walka z wiatrakami i w zasadzie nic to nie dawało. I tak żeśmy pomyśleli, posłuchaliśmy starszych osób, które tutaj gospodarowały od czasów zaraz powojennych, żeby zostawić to tak jak jest, nie ruszać, bo jeżeli my teraz tą mokrzycę zaczniemy usuwać, wyrywać, to zobaczcie, będziemy ruszać wierzchnią warstwę ziemi, co doprowadzi do osuszania. Mokrzyca ma bardzo płytki system korzeniowy, tylko pod wierzchem, więc ona będzie pod wierzchem, nie będzie wyciągać wilgoci, a wręcz będzie okrywała tutaj i stworzy z korzeni taki system siatki, że nie przepuści promieni słonecznych, a ona też nie rośnie wysoka. To już jest mokrzyca w fazie dorosłej, więc ona mi tutaj czosnku nie zagłuszy. Czosnek jest wyrośnięty, bardzo ładny. No i chyba tutaj, nie chyba, a na pewno posłuchamy osób starszych, bardziej doświadczonych od nas, i zostawimy to tak, jak jest. Właściwie już żeśmy to zostawili. Przeruszaliśmy tylko troszeczkę środki. Ciągnikiem tutaj Edziu przejechał i takim płuszkiem, kultywatorkiem, żeby dać powietrza tej glebie. Wysiał się tutaj jęczmień. Musiał przyjść gdzieś z obornikiem. Pole bardzo dobrze tutaj jest przygotowane, wyspoczynkowane, wynawożone. I zobaczcie, jaki piękny kłos. Ta kępa jęczmienia ma tutaj bardzo dużo wilgoci, ma bardzo dużo składników pokarmowych i kłos jest jak ręka, jak dłoń.
ziarno jest bardzo grube, teraz jest już faza kształtowania się ziarka i mając dużo wilgoci, ono będzie duże. Daj Boże wszystkim rolnikom takie kłosy, jak tutaj ma ta kępa wysiana, która wysiała się z samosiejki. Jest bardzo dużo wilgoci jeszcze. Także no jak kapustę tutaj posadzę, to będzie miała piękne warunki do wzrostu. Na tych łąkach jeszcze też jest mokro, tam dalej stoi woda, ale tam gdzie wyżej, no tutaj jest niżej, więc no jest mokro, jest jeszcze ta wilgoć, dużo tej wilgoci. Ale tam wyżej, no niestety trawy już pali. Mamy posianą facelię i również już ją przypala. Susza jak i wszędzie. To, że tutaj jest mokro, to jest tylko dlatego, że woda była wysoka, odra wylała, myśla wylała i tutaj stała woda z deszczy. Te pola są w zagłębieniu, no i żeby ona zeszła z pól, to musiała wsiąknąć albo wyparować, a że stan rzek był bardzo długo wysoki, więc i długo tutaj się woda utrzymywała, dzięki czemu mamy jeszcze tak dużą wilgoć tutaj akuratnie na tym polu. A ja dzisiaj biorę się za to. Za moje ogórki. Muszę to wyplewić, bo ziele jest bardzo duże. Poprzeplewiam rządki, a później Edziu przyjedzie kultywatorkiem i przekultywatorkuje mi międzyrzędzia. Wczoraj calutki dzień plewiłam tutaj warzywa i zaczęłam plewić całe rządki. Ale doszłam do wniosku, że powyplewiam najpierw w pierwszej kolejności te miejsca, w których jest najwyższe, największe zielsko. Dzisiaj tutaj to zostawiam, bo to co najgorsze wyplewiłam, a biorę się za ogórki, no bo teraz one są najpilniejsze. Patrzcie, co się dzieje. Przyjechał Edziu tutaj talerzować i momentalnie pojawiły się bociany. One, tak jak kiedyś mówiłam na filmie, instynktownie gdzieś mają chyba jakiś, nawet nie już siódmy, ósmy, a dziesiąty zmysł. Jak tylko usłyszą ciągnik, pojawiają się automatycznie i szukają pożywienia. Godzin na polu i właśnie aniołkowie kulają becki, co by pan Bucek miał nektaru pod dostatkiem. I zaczęło padać coś, te becułki zaczęły przeciekać. Przeszła tutaj jedna burza, poszła gdzieś tam na Niemcy, przeszła druga, a teraz trzecia idzie od południa. No i ledwo co zdążyłam do samochodu tutaj uciec i zaczęło lać. Jeżeli idzie od zachodu, od Niemiec, to odra przeważnie nie puszcza. Stanie na odrze, koniec, nie pójdzie, ale jeżeli idzie, pójdzie na boki, ale jeżeli idzie od południa i dojdzie tutaj do nas, to jest sytuacja odwrotna. Będzie pucować niemiłosiernie, bo z kolei odra nie puści do Niemiec. I to właśnie idzie od południa, zaczęło padać. No i co? No jadę do domu na kawę. A w tym czasie, jak tutaj będzie padać, ja będę pić kawę, zajrzymy do Krzysia, co tam u Krzysia się dzieje. Co on działa i jaka pogoda jest u niego. A ja tymczasem w oczekiwaniu na deszcz
na który niestety, ale się nie zanosi w najbliższym czasie. Podlewam swoje roślinki, moje dzieci, żeby dać im jak najlepsze w miarę warunki. No, mam nadzieję, Reniu, że u ciebie jest dużo, dużo lepiej pod tym względem, że popada w najbliższym czasie deszcz, bo u mnie niestety, ale nie ma. Póki co nie ma, ale nie tracę nadziei. Żyję tą wiarą, że i u mnie kiedyś popada deszcz. A tak w ogóle to witaj, Reniu, witajcie, kochani. Jestem tuż przed rozpoczęciem prac uprawowych, przed zasiewem ogórków. Czas już zacząć zasiać ogórki. No, powinienem był zrobić to troszeczkę wcześniej, ale to jedna, to druga praca i tak zawsze, i tak jakoś się odniosło. Więc mam jeszcze awarię ciągnika, więc muszę usunąć, no mam gumę. Mam dziurawe koło w ciągniku, więc muszę się uporać z tym. Także trochę mnie jeszcze czeka dzisiaj takiej pracy przygotowawczej. Uprawiam. No i będziemy sieli z mamą dzisiaj po południu bądź wieczorem ogórki, które też trzeba będzie podlać. Walczyć z przeciwnościami losu. Ale póki starczy nam sił, będziemy walczyć, będziemy działać. Pozdrawiam cię, pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Kawa wypita, burza przeszła, u Krzysia, jak widzicie, dalej smaży, nie pada, podlewa, sucho jest. No i tak mogłoby troszeczkę podzielić, u nas spadło w 7 minut 18 litrów, bo jeszcze litr dopadało i tak jakby podzieliło po połowie, to i u nas by było, i u niego. Tutaj miała być sadzona kapusta, no teraz to już chyba tylko będziemy się za ryżem rozglądać. Czosnek też tutaj widzę, znowu go podmoczyło, ale akurat nie jemu nic nie będzie podeschło, także tutaj już ta woda jemu nie zaszkodzi. A kapusta? Nie wiem. Nie wiem, kiedy to posadzimy, bo teraz jak tutaj dopadało, tam idzie kolejna burza i jak tutaj jeszcze popada, to na pewno przez tydzień przynajmniej kapusty nie posadzimy. No trudno, zobaczymy. No nie ustępuje. Widzę, że dochodzi już chyba do 60 litrów. No, dzień dobry. Witajcie, dnia drugiego. Spadło tutaj wczoraj i przez noc ogólnie ponad 80 litrów wody. Tu była jedna kałuża, wszystko wsiąkło, ale jedziemy zobaczyć na pole, spojrzeć prawdzie w oczy, jak to tam wygląda, bo wczoraj wszędzie stała woda, dzisiaj już żeśmy sobie przezornie nałożyli kaloszki, ja tak w drewniaczkach, a mąż mówi, a ty gdzie idziesz? Ja mówię, na pole. A to ty nie masz innych butów odpowiednich? No i zmieniłam, wpasowałam się tutaj do butów Edzia. No ja też takie prawie... Odwlekamy to... Prawie nówki ubrałem. Prawie nówki. Odwlekamy tę chwilę, no ale jedziemy spojrzeć prawdzie w oczy. Widać, że ulewa była niemiłosierna. No w jednym momencie tak pucowało, że ta woda w ogóle nie nadążała odpływać u nas z podwórka. Tu widać, że wszędzie ona stała, ale powsiąkała przez noc. No jednak ziemia jest bardzo spragniona, deficyt wód gruntowych jest ogromny. No i tak tutaj jedzie przed chwilką, mówi, no gdzie powsiąkała? Gdzie spragniona, to spragniona, bo ogólnie jest susza naprawdę ogromna i ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, jak ogromną jest susza. Ale tam na tych naszych polach, gdzie mamy ogrody, no tam niekoniecznie, tam jest taka niecka, stała woda, no i zobaczymy, jak to... O, na polu, na stawarczyku woda stoi. Tutaj w tych dołkach wszędzie stoi woda. To warzywa będzie mieć pod wodą. O, tam już też widzę, ktoś był chyba na paintballu, byli patrzeć, czy im też nie zalało. Na faceli stoi woda. O, wow. Boli.
Tutaj facelia posiana. Czyli łąk nie skosimy. Część planowaliśmy teraz kosić, te, które nie mają pakietów. No tamte suche to pokosi, tak jako tutaj ta jest suchą łąką. Ale tamte będziemy sobie... w kartoflach stoi. Oh my god. Patrzcie, w kartoflach stoi tam. Tutaj... Ale to ona wsiąknie raz, dwa. Jedno lustro. Kurczę. Kartofle pod wodą mamy. No powiem wam, że... No jest smuteczek. Przykry widok, tam całe kartofle są pod wodą. O matko i córko jedyna. Nie wierzę. Tu dzisiaj miałam sadzić kapustę. No, nie ukrywam, słowa trochę więzną w gardle. Biedny czosnek, co się wykaraskał. Patrzcie. Ogórki, warzywa, wszystko pod wodą. Tam dalej. I ten ogród też jest pierwszy pod wodą. Jedziemy jeszcze tam zobaczyć. Woda. Wszędzie woda. Truskawki pod wodą. W wodzie. Zobaczcie. Tutaj była rzodkiewka. Sałata, fasola, wszystko już miałam na wierzchu. Za tydzień, dwa do zbioru. Tam maliny też stoją we wodzie, tam na końcu, te bieszczackie. No, przykro. Tutaj po tej stronie, gdzie mamy posadzone kartofle, tu była dynia posadzona. Zobaczcie, ona już powschodziła. Powschodziła. No i tyle z naszej dyni. Dostałam w tym roku dużo nasion od was, różnych gatunków. No niestety, może tam gdzieś góreczką jakiś krzaczek się ostoi. Te tutaj dwa może też się ostoją. A reszta, no trudno. Kartofelki. Zobaczcie. Wszystko jest pod wodą. Tam górkami troszeczkę stoją, ale tutaj i tam dalej wszystko jest pod wodą. Tak lało, że tutaj wyżłobiło nam rów. Wszystko poszło na buraczki. Buraczki są zamulone, zalane. Tam to, co oplewiłam, jest pod wodą. Wszystkie warzywa są pod wodą. Jeszcze idziemy zobaczyć na ogórki. Bagno. Tak jest na polach. Tak mamy w warzywach. Ogórki, zobaczcie. Chodź, podejdź bliżej. Wyplewione. Tam nie dokończyłam, bo mnie ten pierwszy deszcz zgonił. I zostało kilka metrów do wyplewienia. Tutaj... Siła tego deszczu, no przyklepała je. Leżą one.
stoją w takiej brei. Prawdopodobnie z nich nic nie będzie. Ogórek lubi wodę, ale nie bagno. One zaraz zaczną żółknąć. Nie wiem, czy je uratuje. Widzicie, jak to wygląda. Na pewno ogórek tego nie lubi, ani inne warzywa. Tam w marchewkach, w pietruszce jest to samo. Także zobaczymy. To, żeby teraz tutaj stąd zniknęło niebo, widzicie, jak wygląda. Tutaj cały czas chodzą deszcze. Prognozy mówią, że będzie padać jeszcze obficie dzisiaj. Być może nie będzie. Nawet jeżeli nie będzie padać, to ta woda, ona musi wyparować albo wsiąknąć. Tutaj mieliśmy wodę bardzo długo i tu akuratnie na tych polach no ten poziom wody gruntowej jest wysoki, bo i rzeka jeszcze jest wysoka. I zanim to wyparuje, zanim to wsiąknie, no to nie ma co ukrywać. Te warzywa wygniją. Jest żal. Teraz może ktoś się spyta, czy żal, czy ten... Jest. Jest żal. Wyszły łzy. Jest takie łamanie się głosu, bo jednak człowiek no wkłada w to serce, ale czy będziemy rozpaczać? Nie. Nie będziemy, to jest taka tylko chwilka, ale w zasadzie to jest to, co ja zawsze powtarzam. My możemy sobie robić plany, możemy iść do przodu, nasadzać, zasiewać, a Bóg i pogoda zrobi swoje. Jesteśmy bardzo, ale to bardzo uzależnieni. I tak jak u nas tutaj, no widzicie, co się dzieje. A u Krzysia, 650 km dalej na Podlasiu, ludzie cierpią z braku tej wody. Wszystko im schnie, wszystko ginie, plantacje padają, trawy nie mają. A u nas, popatrzcie, przekieruj tam kamerę, trawy są dosłownie w pas. No i co, wlało? I tak samo mamy na łąkach, jak tutaj teraz. Żeby wjechać to kosić, to trzeba naprawdę teraz chyba miesiąc dobrej pogody, bo nie zbierzemy tej trawy. No i co? Jedni mają jej pod dostatkiem i nie mogą jej zebrać, drudzy chcieliby zebrać, a nie mają co. Tak właśnie wygląda praca rolnika, tak wygląda rolnictwo. I tutaj nie ma, tak jak idzie pracownik w mieście, czy nawet chociażby na wsi, na posadę państwową, mamy zagwarantowany stały dochód. Zrobimy swoje 8 godzin i cieszymy się, bo dostaniemy pensję. Fakt, że te pensje też pozostawiają wiele do życzenia, ale jest. A tutaj pracujemy, to jest nasza pensja. Nasza wypłata na miesiące zimowe, gdzie te miesiące są puste, bez przychodów. I przychodzi susza albo taki jeden dzień i jest po naszej zapłacie, jest po naszych wypłatach, a życie toczy się dalej. Tak wygląda, kochani, właśnie praca rolnika, ale poddawać się nie ma co. Trzeba znaleźć z tego pozytywy, tak widocznie ktoś chciał i jest żal, bo przeszedł taki pierwszy żal, a z drugiej strony poczekamy, no pomidory mam do wysadzania, ogórki. Być może gdzieś tutaj górką, tu jest szczery piach, nie wiem, będziemy dzisiaj myśleć, dyskutować i się zastanawiać, co dalej, no zobaczymy. Płacz nic nie pomoże, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Tutaj krajami troszeczkę jeszcze mi zostanie, ta cebula będzie, tutaj ogórki mam w doniczkach, mam nasiona, to posieję sobie za tydzień, dwa będą w sierpniu, ale będą marchewki, pietruszki, dla nas wystarczy. Jakoś to, kochani, będzie, trzeba mimo wszystko, że polecą te łezki, cieszyć się. Do następnego.